Dwa dni przed otwarciem nowej ekspozycji w przebudowanym budynku domu rodzinnego Karola Wojtyły dziennikarzom umożliwiono zwiedzanie niektórych pomieszczeń. Powierzchnia muzealna znajduje się na czterech kondygnacjach i wynosi 1200 m2. Została więc powiększona czterokrotnie. Z dziennikarzami spotkali się ksiądz Dariusz Raś, dyrektor muzeum, ksiądz Jacek Pietruszka, Stanisław Kotarba z Wadowickiego Urzędu Miasta oraz projektanci Barbara i Jarosław Kłaputowi. W 1984 roku zeszłego wieku w tych trzech pokojach u góry powstało muzeum, można powiedzieć prywatne, muzeum zainicjowane przez proboszcza tej oto parafii wadowickiej, którym był wtedy ksiądz Zacher. I aranżację wystawy wykonano według projektu profesora Marka Rozporowskiego. Muzeum funkcjonowało do 2010 roku jako jednostka archidiecezji krakowskiej. W 2006 roku jednak budynek zostaje zakupiony przez Fundację Ryszarda Krause od spadkobierców przedwojennych właścicieli budynku i przekazany następnie w darze archidiecezji krakowskiej. W 2010 roku i 2011, 12, 13 trwały remontowo-budowlane prace w budynku. Wykonywała je firma budowlana Kasperczyk, spółka jawna ze Smardzowic koło Krakowa. Koszt tych prac przekroczył znacznie 13,5 miliona. Czyli ten czas trudny dość, ponieważ odkrywaliśmy razem z firmą budowlaną różne zakamarki i trudności. Załóżmy, ta ściana tutaj z sąsiadem groziła niestety destrukcją budynku. Trzeba było inaczej ją posadowić. Również same podziemia okazały się posadowione na starym bardzo cmentarzysku. W skład tej wystawy wchodzą również wszystkie zdobyte przez nas artefakty, rzeczy, pamiątki po Janie Pawle II. Jest jednostkowo ponad 150 multimediów na wystawie, ale więcej jest jeszcze artefaktów. Ksiądz Dariusz Raś przedstawił też szczególną pamiątkę, czyli Biblię Tysiąclecia, którą podczas odchodzenia Jana Pawła II używano do czytania przy leżącym Ojcu Świętym. W drugiej księdze królewskiej napisano ołówkiem krzyżyk i słowo Amen. To szczególna pamiątka. Nie będę mówił o wartości emocjonalnej tego Pisma Świętego, ale będę po prostu mówił, że jest to szczególna pamiątka. I zupełnie bardzo nam zależało na tym, żeby ona się tutaj znalazła. W obecności dziennikarzy pamiątkę tą włożono do gablotu. Najwięcej depozytów uzyskaliśmy przy udziale księdza kardynała Stanisława Dziewisza. Dziękujemy mu za to specjalnie, ponieważ on mógł dysponować tymi niektórymi przedmiotami. Są te rzeczy szczególne, o którym pewnie już Państwo słyszeli. To jest pistolet Browning, który nabyliśmy z Muzeum Kryminologii w Rzymie. Ten sławetny pistolet z dnia zamachu. W dniu dzisiejszym jako dyrektor mamy również obowiązek podziękować podmiotom, które współtworzą muzeum jako organizatorzy. Bardzo proszę panią Barbarę, aby powiedziała, wprowadziła nas w koncepcję wystawy, multimedialną, narracyjną koncepcję wystawy. Ja bardzo chciałabym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Scenografia, multimedia, ta cała otoczka, która się tutaj pojawia, to jest tylko background do, tak naprawdę, do pokazywania osoby. A te osoby, do tej osoby zbliżamy się, czy obcujemy z nią poprzez artefakty, poprzez obiekty. I wydaje mi się, że to, co jest w tym muzeum najistotniejsze, to, co jest najważniejsze, to te pamiątki, które będą mogli zwiedzający zobaczyć, które udało się zgromadzić tutaj w tym muzeum. A jest ich już sporo i wiele bardzo pięknych i ciekawych, zgromadzonych z całego świata. Oprócz pistoletu, o którym już głośno od dawna,
Są tu takie rzeczy jak szkaplerz Ojca Świętego, jak mnóstwo rękopisów jego wczesnych wierszy, poematów. Są szaty z kardynałów z pogrzebu. Jest kopia ewangeliarza, tego, który zamykał się w czasie pogrzebu. Tę scenę wszyscy pamiętamy. Jest ponad 3000 kartek z modlitwami o wstawiennictwo Ojca Świętego kładzionych na jego grobie. Jest różaniec siostry Lucy de Santos, jednej z trzech pastuszków, którym objawiła się Matka Boża w Fatimie. Siostra Lucja ofiarowała w 2000 roku różaniec Ojcu Świętemu. Jest replika kuli, którą otrzymaliśmy z sanktuarium w Fatimie, tej kuli, która raniła Ojca Świętego i którą Ojciec Święty rok później złożył w hołdzie u stóp Matce Bożej Fatimskiej, która później znalazła się w jej koronie. No jest mnóstwo drobnych pamiątek. Jest replika pierwszej, programowej, jakże ważnej encykliki Redemptor Hominis. Mnóstwo pamiątek, mnóstwo drobnych rzeczy z całego świata, z pielgrzymek zagranicznych, z Filipin, z Korei, z Ukrainy, mnóstwo przedmiotów ze Stanów Zjednoczonych, jak na przykład komiks Marvela z 79 roku, opowiadający historię Ojca Świętego, czy menu samolotu z 79. Najważniejszą rzeczą było ustawienie ścieżki przejścia i ta ścieżka przejścia, można powiedzieć, że prawie jest perfekcyjna, bo w jednym miejscu tylko się ścieżki krzyżują, tych, co wychodzą i wchodzą, to jest piwnica, a tak grupy jak gdyby swobodnie między sobą, jak odpychające się magnesy, mogą przenikać i jak gdyby nie robić sobie trudności w zwiedzaniu. Ta wystawa, to muzeum tutaj, będzie placówką na miarę, na poziomie światowym. Na pewno Państwo zwiedzając dzisiaj, już oglądając eksponaty, zobaczą, jaki to jest poziom, jaka gigantyczna praca została tu włożona. Jest to coś niesamowitego. Jest to wielki sukces, jest to historyczne osiągnięcie. I wielką radością jest to, że też rynek jest, całe otoczenie muzeum. Jest wszystko przygotowane. Czekamy z nadzieją, ufnością na dzień kanonizacji, na niedzielę 27 kwietnia, bo jak gdyby rozpoczyna się nowa historia w życiu świata, Kościoła Powszechnego, Polski, a przede wszystkim Wadowic. I za to wszystkim twórcom serdecznie dziękujemy. Ten dom i te pieniądze, mam nadzieję, się zwrócą w następnych pokoleniach, które będą mogły oglądać tą pamiątkę po Janie Pawle II, bo my przeminiemy, a zostanie coś więcej niż tylko spiżowy pomnik. Mam nadzieję, że będziemy mogli cieszyć się z długiego prosperity tego muzeum. Cała inwestycja kosztowała 25 milionów złotych netto. Tak, takie są... A z tego Ministerstwo Kultury ile dało? Już mówię, 12 milionów 100. Środki unijne 10 milionów 366. Takie mam dane. Urząd Marszałkowski 1 340 000. Suma, jeszcze dochodzą jeszcze środki własne, które wypracowywaliśmy jako działająca wystawa zastępcza, ale całkowity koszt to jest 25 milionów około. Proszę też, to są olbrzymie sumy, ale proszę porównać te wydatki z wydatkami na inne tego typu instytucje. Nie chcę pokazywać wprost, chcę pomyśleć tylko o kilku instytucjach, o których wiem, które wydają sporo lub dużo więcej. Ekspozycję będzie można zwiedzać w 25-osobowych grupach, a wejścia mogą odbywać się co 10 minut. Cena biletu dla dorosłych to 18 zł. Koszt biletu ulgowego dla dzieci i młodzieży 10 zł. Czas zwiedzania około 60-80 minut, a muzeum będzie otwarte w godzinach od 9 do 19. Znaczy to jest istotne, też tak pojawia się kilka razy w muzeum taka sytuacja, która może nam jakby przypominać nasze życie, że jest radość, jest euforia, a za drzwiami już czeka ból, cierpienie. I to jest jedna z takich stref, że tu jest ten moment taki kulminacji radości. Gdybyśmy popatrzyli przez tą przestrzelinę, to widzielibyśmy fragmenty, gdzie Aliakcza strzela do papieża, że te rzeczy gdzieś się nakładają i to życie jest, no i ma swoją jakby dramaturgię. Jak napisał sam Ojciec Święty w przemówieniu, które w dniu zamachu
trzymał na kolanach jego sekretarz, dziś kardynał Stanisław Dziwisz, jak napisał Ojciec Święty, w życiu mieszają się kolce z różami, tak? Ten zamach, taki, ten zabieg podobny do tego, który tu Państwo obserwujecie, jest również w piwnicy, gdzie obok strefy młodzieży, takiej bardzo rozedrganej, kolorowej, wibrującej młodością, radością, z którą bardzo blisko sąsiaduje strefa przemijania, cierpienia. Któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Chyba 20 lat przed śmiercią, kiedy Ojciec Święty mówi, że jeśli kiedyś nie będę w stanie, kiedy być może nie będę władny różnych swoich zamysłów, to już teraz ofiaruję się Tobie cały, tak? Swoje cierpienie, swoją niemoc, więc bardzo, bardzo piękna modlitwa. No i na środku mamy to Pismo Święte. Tu ta aranżacja taka plastyczna trochę nawiązuje do ogrodu oliwnego. Historia wadowickich Żydów, jak większości Żydów w tej części Europy, była tragiczna, ale nie chcieliśmy się jakby na tym zatrzymać, tak? Pokazujemy ludzi, którzy spośród Wadowicza pomagali Żydom w czasie wojny z narażeniem życia. W tej jednej gablocie jest dyplom i medal dwóch Wadowiczan, zostało wyróżnionych dyplomem, medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przez Muzeum w Yad Vashem. I te dokumenty tutaj... W dniu uroczystego otwarcia, to jest w środę, 9 kwietnia, muzeum odwiedzić ma prezydent Bronisław Komorowski. Koncelebrowana msza święta pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza rozpocznie się o godzinie 16. Około godziny 17.30 wspólne przecięcie wstęgi, a następnie koncert na Wadowickim Rynku. Oratorium symfoniczne pod tytułem Szukałem Was. W godzinach od 19.00 do 24.00 osoby przybyłe na te uroczystości będą mieli okazję zwiedzić muzeum.